dobry, kochani, w nowym vlogu. Dzień dobry, witam, jesteśmy tutaj. Gdzie jedziemy? Teraz. Tak. Piaseczno na outlet. A dlaczego? Dlaczego Massimo potrzebuje garniturę i idę na wesele. No właśnie, słuchajcie, ja skompletowałam już wszystko, a ten pan tutaj jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak, więc postanowiliśmy, że dzisiaj pojedziemy do outletu w Piasecznie i poszukamy garnituru dla Maxa. Zobaczymy. Zobaczymy, czy coś się trafi. Jeśli jest, o nie. No, a ty musisz kupić tak, garnitur, koszulę, buty, czyli praktycznie wszystko. Tak. Tak. No to jedziemy. Piękną mamy dzisiaj pogodę. Jutro więcej gorąco jest jutro. A, w ogóle muszę wam powiedzieć, zdradzić taki mały sekret. Idziemy na Alaskę, a gdzie zimno? No właśnie, a propos tego zimna, bo wy często pytacie mnie, że Massimo pewnie jest zadowolony, że jest taka temperatura, że jest tak pięknie, gorąco. Ja nie lubię bardzo gorąco. Bardzo gorąco niedobrze. Twoja idealna temperatura to? 20 stopni. 20, 18, 20, 22 maksymalnie. I tak naprawdę, kto jest szczęśliwy? Tylko ja. Ten pan tutaj nie. Nie lubi gorąca, nie lubi upałów, narzeka potwornie, nietypowy Włoch. Nie lubię zimna minus 15 i nie lubię bardzo gorąco. Jak coś normalna temperatura. Ale generalnie dlatego tobie się podoba tutaj w Polsce, że jest tak chłodniej niż we Włoszech, no nie? No prawie, jak nie ma takiej temperatury. Teraz też Włoszki, kiedy jest zimna, jest bardzo zimna. A kiedy jest gorąco, teraz Sardynia, mam 38 stopni. 38 stopni, no upały. Ale słuchajcie, jest lato. Start lato. Startowa do gorąco. Tak, więc trzeba bardzo się cieszyć i nie narzekać. Czas na kolejne kosmetyczne rozdanie tutaj na moim kanale. Widzę, że pomysł bardzo przypadł wam do gustu, więc podzielę się kolejną porcją kosmetyków. I tym razem do wygrania będzie upiększający eliksir na zmarszczki z olejkiem różanym od Yasumi. Olejek regenerujący do włosów. Lip Sleeping Mask, coś z koreańskiej pielęgnacji. Glow Tonic od Pixi, jeden z moich ulubionych z kwasem glikolowym i pomadka od Sephory z limitowanej kolekcji Barbie w odcieniu 55. Co trzeba zrobić? To samo co zwykle. Przede wszystkim trzeba być obserwatorem mojego kanału, trzeba go po prostu subskrybować. Po drugie, zostawiacie komentarz pod tym filmem, nie ma znaczenia jaki będzie to komentarz, ale będę przynajmniej wiedziała, kto bierze udział w rozdaniu i kto się zgłasza. No i tak jak zawsze, wyniki podam za tydzień, czyli w kolejny wtorek. Ogłoszę je w karcie społeczność na stronie głównej mojego kanału, także koniecznie sprawdzajcie co i jak. Tam będzie lista, no i kolejna przesyłka kosmetyczna poleci do kogoś z was. Właśnie przyjechaliśmy do Parku Skarszewskiego na długi, długi, relaksujący spacer. Stwierdziliśmy, że to jest najlepsza okazja na to, żeby trochę powdychać innego powietrza, odpocząć, zregenerować się, nałapać siły na jutrzejszy dzień, bo mamy pewne plany i mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować. A tutaj w parku, oprócz tego, że jest przepięknie, jest też takie miejsce, gdzie lubimy raz na jakiś czas przychodzić i tam można dobrze zjeść. Także idziemy na spacerek, ależ pachnie. Idziemy na spacerek i wyraz młodami.
Kawa jest, proszę, woda bardzo jest. Idziemy nad wodę. Na wodę. Tak, nad wodę. Tak się mówi po polsku. A, nad wodę. Weź na chwilę wyłącz. O, dziękuję ci bardzo. A gdzie idziemy? Zegrze? No na zegrze. Na zegrze, czyli nad wodę. Na zegrze, nad wodę? Tak, jest piękna Dobra. Pogoda. My bardzo mamy wszystko ze sobą, co jest najważniejsze i ruszamy nad zegrze. Zrymowałbym się? Najważniejsze, słuchajcie, to jest dobre samopoczucie i trzeba jakoś dobrze zakończyć ten tydzień, wejść pozytywnie w nowy tydzień, tak? Nowy, pracy. No właśnie, pracy. Czas na obiadek. Zamówiliśmy sobie rybkę, łosoś, tak, dorsz, łosoś grillowany, dorsz, frytki i u mnie to samo, dorsz, proszę bardzo, frytki i surówka. Smacznego! Dziękuję. Myślałam, że przy okazji, jak będę wykonywać do makijaż, chwilę do Was porozmawiam i może trochę powiem Wam o moich ostatnich przemyśleniach. Nie wiem, czy Wy to widzicie, albo czy też macie takie same przemyślenia jak ja, ale mam wrażenie, że YouTube bardzo się zmienia i nie idzie w tę stronę, w którą powinien iść. Co mam na myśli? Ostatnio widzę coraz więcej jakichś afer. Widzę, jak twórcy, youtuberzy nagrywają filmy, w których krytykują innych youtuberów. Nie wiem, czy chcą się na tym jakoś wybić, czy tutaj chodzi o popularność, być może, bo nie da się ukryć, że im więcej jest tej kontrowersji i więcej tego typu filmów, gdzie jeden obraży drugiego, jeden drugiego krytykuje, to jest też większa oglądalność. Tylko powiem Wam, że ja się zastanawiam już od jakiegoś czasu, jaki to ma cel, gdzie to tak naprawdę idzie i w jakim kierunku zmierza ten YouTube. Ja dzisiaj nie chcę poruszać tutaj kwestii hejterów, krytyki i całej reszty, bo już chyba wszyscy się na YouTubie o tym wypowiadali. Ale wiecie co, mam takie wrażenie, że im bardziej ktoś jest kontrowersyjny i im więcej przekazuje właśnie takiego zła, takiej złości, krytyki, zazdrości, zawiści, tym
szybciej staje się popularny, tylko czy to ma sens? Czy to o to w tym wszystkim chodzi? I powiem wam, że nie do końca podoba mi się to, w którą stronę idzie YouTube. I ja też ostatnio pokasowałam bardzo dużo subskrypcji, które miałam, bo nie wiem, chyba zaczęłam szukać jakichś innych treści na YouTubie i osoby, które do tej pory oglądałam, też zmieniają się z czasem. No to jest zupełnie normalne, słuchajcie, że człowiek z czasem się zmienia i na początku każdy twórca nagrywał jakieś inne filmy, teraz skupia się na innych filmach, szuka czegoś innego. Tylko właśnie zauważyłam, że część z tych subskrypcji, które miałam, część z tych twórców, których śledziłam, niestety idzie w tę stronę, która mi nie do końca odpowiada. I nie wiem, no takie są moje przemyślenia i powiem wam, że już od kilku dni tak intensywnie o tym myślę, bo mam wrażenie, że gdzieś to wszystko się gubi i zamiast przekazywać takie treści, które powinny coś do naszego życia wnosić, coś przekazywać, a filmy typu właśnie krytyka innych youtuberów za coś tam, opowiadanie o tym, że nagrali jakieś tam filmy źle i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. Mam ostatnio, słuchajcie, takie przemyślenia. Tak mnie jakoś wszystko sprowadza właśnie do tego, że nie do końca zaczyna mi się to podobać i nie do końca chciałabym istnieć w tym świecie YouTube'a, w którym właśnie takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy się sprzedają. Ta kontrowersja się sprzedaje, to zło się sprzedaje, ta krytyka, ta nienawiść. Z jednej strony szukamy krytyki konstruktywnej, a z drugiej strony krytykowanie innych za ich działania to też nie do końca jest konstruktywna krytyka, więc no dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie, czy wy też zaczęliście dostrzegać właśnie takie sytuacje na YouTubie, ten kierunek, który YouTube zaczął przybierać i to wszechobecne zło, które zaczęło się pojawiać, ta złość, nienawiść, właśnie ta krytyka. Już nie chodzi mi tutaj absolutnie o komentarze i o ludzi, którzy, naszych odbiorców, tylko samych twórców, tego co oni tworzą, jakie treści przekazują i gdzie to tak naprawdę zmierza. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy YouTube według was idzie w dobrą stronę, czy niestety zaczyna się robić źle i powinniśmy się my twórcy zastanowić nad tym, jaki tak naprawdę chcielibyśmy mieć ten przekaz i co na tym YouTubie powinno się pojawiać. Kochani, na zakończenie tego tygodnia, na zakończenie idealnego weekendu i na dobry początek nowego tygodnia. Na zdrowie, kochanie. Na zdrowie. No i żegnamy się teraz z wami. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!